jestem bardzo mile zaskoczony przyjazdem Państwa do mnie tutaj, do tej skromnej pracowni. No bardzo się, z drugiej strony to bardzo się cieszę, bo tak sprawdziłem ten swój dorobek i lata płyną, a to już prawie 30 lat jak zacząłem rzeźbić. Dzięki wspaniałym ludziom, których spotkałem na swej drodze. No staram się wykonywać też postacie tych ludzi, na przykład jak Jan Paweł II, Ojciec Święty, błogosławiony. To też się cieszę, że no wszyscy się cieszymy, że żyjemy w tych pięknych czasach, prawda? No i jak tutaj też nie wykonywać taką pracę? No naprawdę jest to radość, ale jest też to duże przedsięwzięcie, bo jednak rysy Ojca Świętego wykonywać, to no jakoś trudno mi się wypowiedzieć, w serce czuję, ale jak też Adam Małysz, to wszystko z Małopolski są ludzie, prawda? I czy Justysia Kowalczyk, no to są ludzie, którzy rozsławiają Polskę, ale jesteśmy z Małopolski i ci ludzie też z Małopolski, tym bardziej się cieszymy. Są to ludzie bardzo skromni i tyle naprawdę zadziwiają świat. No w tej chwili wykonuję rzeźbę Chrystusa Frasobliwego, jest okres Wielkiego Postu. No i tak jakoś to próbuję wykonać i myślę, że się uda już ta postać w tym drewnie lipowym się ukazuje jakoś powoli. Jest to, nie mogę powiedzieć, że ja tu jestem jakiś, bo to jest jednak tak czuję, to jest dar. Ja nie kończyłem jakichś szkół, tylko tak jak mówię, spotkałem ludzi, byłem na plenerach i pod okiem fachowców po prostu dokształcałem się jakby. Z tego bardzo się cieszę. I też dalej coś powiedzieć. No już tych lat upłynęło trochę. No i musiałem też, prawda, ten dorobek jakoś mój poszukać i sobie przypomniałem te lata jakby młode. Człowiek nie jest jeszcze stary, ale pomimo, może czym starszy, to młodszy, bo jak się kiedyś słyszało, że ktoś ma tyle czy tyle lat, jak się miało 18 lat, to się mówiło, że stary, a teraz się mówi, że człowiek jest jakby coraz młodszy. I tak tutaj dzięki pani dyrektor też, jako ostatnimi czasy, przez ostatnie lata się poznaliśmy. I tej delikatność, jak człowiek się spotka z taką delikatną osobą, to jest naprawdę warto żyć. I też muszę powiedzieć, nasz ksiądz prałat Stanisław Pałka też tu bardzo, bardzo się tutaj dobrze, no miło się spotykamy. Pragnę podziękować za wszystko. Jakieś też sile wyższe, jakbym to mógł tak powiedzieć. I tym ludziom, których wspomniałem, dużo ludzi by jeszcze wspominać, bo i też tutaj Gminny Ośrodek Kultury też i Uniwersytet Ludowy we Wzdowie muszę wspomnieć, bo tam spotkałem bardzo wybitnych ludzi, którzy powiedzieli, żebym dalej to robił i żebym nawet nie zmieniał, tylko jak akurat taki mam styl, to żebym tak się trzymał. Powiedział to pan profesor Kandefer z Iwonicza Zdroju, też to muszę powiedzieć. No i też Krośnieński Dom Kultury, to teraz jest Centrum Kultury Pogranicza, to też mile nawiązuje do tej współpracy, jak też to miasteczko galicyńskie,
Nowosądeckim, pan Wolanin. I tam właśnie jest ta rzeźba w kamieniu. Byłem tam zaproszony. I tu jest z wystawy właśnie ta rzeźba, którą tu widać. To jest właśnie też...